Spotykamy się, bo zbliżają się wakacje, sezon urlopowy. Dla nas ludzi czas wspaniały, wycieczek, wakacji. Dla zwierzaków już gorszy, bo jest to sezon na porzucenia. I wszystkie statystyki pokazują, że tych porzuceń jest znacznie więcej w okresie wakacyjnym, bo 30% według danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. I ty wydajesz się być dobrym przykładem, że można inaczej, że w trasie da się. Prowadzisz bardzo intensywny tryb życia, który wymaga podróżowania. Też z tego, co widać w twoich mediach społecznościowych, bywasz na wakacjach i jesteś w stanie połączyć to z opieką nad dwoma psami. Jak to robisz? Jeszcze do niedawna miałam jednego psa, mecenasa, i miałam go od maleńkości. I kiedy wybierałam już rasę psa, którego bym chciała mieć, rzeczywiście brałam pod uwagę również to, że ten pies będzie musiał ze mną podróżować. Dodatkowo no, będzie musiał być psem bardzo aktywnym, tak jak i ja, to znaczy będzie musiał razem ze mną biegać, razem ze mną trenować. Więc przede wszystkim ja już przygotowałam się do tego, zanim w ogóle zdecydowałam się na psa. Wybrałam rasę Jack Russell Terrier i rzeczywiście jest to bardzo żywa rasa, ale dosyć mimo wszystko mała. I mecenas ze mną podróżuje no, wszędzie, po całej Polsce. Za granicą no, był tylko wtedy, kiedy gdzieś tam przejeżdżałam autem przez granicę. Przyznaję też, że zorganizowałam sobie tak dookoła moje otoczenie i na szczęście moje psy są generalnie lubiane, że mam też dla nich miejsce, gdzie mogę je w razie czego zostawić, bo od jakiegoś czasu mam też psa ogórka. Pies ogórek jest przybłędą. Właśnie był porzucony na wsi i do tego też chcę za chwilę wrócić. Natomiast ogórek jest dużo mniej przystosowany do podróży. Generalnie jest takim pieskiem bojaźliwym i on dopiero się oswaja z różnymi rzeczami, więc ogórek no, na początku to w ogóle nie chciał wchodzić do auta i ja dlatego też jakiś czas musiałam oswajać go ze sobą w domu tam na wsi. Jakiś czas zostawał i dokarmiał go tylko sąsiad i dopiero oswajałam go z samochodem. Czasami tylko go wkładałam do samochodu i nawet nie ruszałam, tylko żeby się oswoił. Teraz już sam wskakuje do auta, ale myślę, że i tak dla niego jest to jeszcze za wcześnie, żeby mógł podróżować. Zostaje dosyć często, znaczy w ogóle on na co dzień mieszka z moją mamą w Warszawie. Jeżeli wyjeżdżam na wakacje, to ogórek jeszcze nie jest na tym etapie, żeby wyjeżdżał i też trzeba po prostu przyjrzeć się swojemu psiakowi, bo tak jak mecenas jest do tego absolutnie przystosowany, tak myślę, że ogórek by się nie odnalazł w nowym miejscu, bo dla niego wszystko jest jeszcze nowe, więc zostaje najczęściej u mojej mamy, ale było nawet tak, że załatwiłam chłopakom opiekę zupełnie oddzielną. Po prostu ojciec mojego przyjaciela przyjechał do mnie na wieś, dałam mu dom do dyspozycji, tylko po to, żeby opiekował się psami. I już raz też były w psim hotelu. Także ja już wszystkie możliwe opcje przetestowałam, wszystkie się sprawdzają. No najmniej oczywiście do mnie gdzieś przemawia hotel, no bo to jest dla nich obce miejsce i tylko dlatego się zdecydowałam, że był to wyjazd za granicę. Wyjechałam też razem z moją mamą, która się zazwyczaj tymi psiakami opiekuje. No i też dlatego, że oni są razem. Czyli jak jest mecenas z ogórkiem, to oni się razem wspierają i to też jest jakieś dobre wyjście na to, żeby im było łatwiej przetrwać nawet w obcym miejscu.